Ja robię głos. Dobrze, dobrze, witam wszystkich. Właśnie z Julią tutaj mieliśmy taką konkluzję, że te letnie miesiące nie sprzyjają, szczególnie o tej porze, frekwencji, ale tak czy owak webinar, tak jak Julia powiedziała, będzie nagrany, także mam nadzieję, że cała reszta, a było sporo osób, które się zapisały, będzie miała okazję obejrzeć. Dziękuję wszystkich za przybycie na dzisiejszy webinar. To jest taka rocznica, bo pamiętam w czerwcu nagraliśmy z Julią pierwszy webinar, być może nawet gra światła tutaj będzie, wtedy też była bardzo ładna pogoda, gra światła będzie podobna, także to taki trochę sentymentalny akcent. No i porozmawiamy dzisiaj na temat Chin, a w szczególności waluty czerwonego smoka, czyli Chin, juanie chińskim. Także zaczynamy. Kilka słów o mnie. Z wykształcenia jestem inżynierem, obecnie pracuję w Volvo jako dyrektor do spraw zakupów strategicznych, obszar elektromobilności. 20 lat doświadczenia w łańcuchu dostaw. Miałem do czynienia z większością komponentów, które się w przemyśle używa. No i moim wielkim zainteresowaniem, a właściwie pasją są rynki finansowe, makroekonomia i dlatego też ten cykl webinaru, tak żeby się podzielić trochę wiedzą z tego zakresu. Powiemy dzisiaj kilka słów o samym juanie, ale postanowiłem też wtrącić kilkanaście zdań o kulturze i o różnicach kulturowych między światem zachodu a Chinami. Potem spojrzymy trochę na gospodarkę. Wyłuskałem tutaj kilka takich istotnych informacji, danych, które mam nadzieję, że dadzą pogląd na to, gdzie Chiny są i co teraz jest ważne dla nich jako dla kraju. No i oczywiście stały segment, czyli pod lupą analiza waluty chińskiego juana. Zrobimy to do euro, do dolara. Jeżeli będzie potrzeba, żeby zrobić do jakiejś innej waluty, to też możemy to zrobić, jeżeli czas oczywiście pozwoli. Koncentrujemy się, próbujemy wyłączyć wszystkie rozpraszacze, zapisujemy, jeżeli będzie coś, co Was zaintryguje lub zainteresuje. Najpierw, tak jak powiedziałem, chciałbym dotknąć takich aspektów miękkich, czyli chciałbym opowiedzieć kilka słów o różnicach cywilizacyjnych Chin względem świata zachodu. Posiłkowałem się tutaj pracami i konkluzjami takiego znanego amerykańskiego sinologa Frederica Motte, który zmarł kilkanaście lat temu. Miał on bardzo ciekawe prace i generalnie nakreślił tą cywilizację chińską versus cywilizację zachodnią jako oczywiście jedną z najstarszych, bo ma ona około 6 tysięcy lat według najnowszych danych, ale przede wszystkim zwrócił uwagę na coś, co mnie osobiście zaintrygowało, a nawet zdziwiło, a mianowicie przejdziemy tutaj troszeczkę do takich spraw religijnych, a mianowicie, że w cywilizacji zachodniej my mamy naszego Boga, jesteśmy skoncentrowani na nas jako na jednostkach i na istotach, które są ponad wszystko. Natomiast w cywilizacji chińskiej jest brak Boga jako stwórcy. I w cywilizacji chińskiej to cesarz uznawany był za najwyższego kapłana, można powiedzieć, kraju i świata. Teraz takim kapłanem w dzisiejszych czasach można uznać prezydenta Xi Jinpinga. No i tutaj ma to swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o sposób zachowania się ludzi Zachodu i Chińczyków. Mianowicie Chińczycy bardzo mocno byli zdominowani koncepcją takiej reinkarnacji, czyli wcielania się w różne istoty, co automatycznie integrowało człowieka z całym światem i naturą. Więc w konsekwencji człowiek pojmowany był od zawsze społecznie, a nie indywidualistycznie, tak jak to w naszej cywilizacji jest. No i w tej cywilizacji chińskiej istotny był brak koncepcji prawa, co mnie zdziwiło osobiście, jako takiego regulatora całego życia. Nie było więc koncepcji od tysięcy lat, że ktoś ma jakieś prawa. Całe życie społeczne właściwie regulowały i rytuały, i etykieta. I to nie jest tylko domena cywilizacji chińskiej, ale generalnie, jeżeli ktoś był w Azji, to można rzeczywiście zauważyć, że tamte rytuały i etykieta bardzo duże znaczenie mają.
A z drugiej strony na Zachodzie dominował bardzo duży krytycyzm, podejrzliwość w stosunku do państwa i państwo często jest postrzegane jako coś, co ogranicza wolność jednostki. Natomiast w Chinach tej jednostki tak naprawdę nie ma. Ideału wolności raczej nie było, a wręcz można powiedzieć, był przeciwny trend. Mianowicie konfucjanizm, który oczywiście w Chinach jest po prostu no, na piedestale, wpajał powinności społeczne i jednostki, i społeczności jako, znaczy tak, wpajany był szacunek oraz posłuszeństwo wobec wszelkich władz. I to bardzo, bardzo mocno widać, i to ma właśnie swoje zakorzenienie w dalekiej, głębokiej historii. Państwo zawsze sterowało procesami samodoskonalenia, tworzyło ono no, takie aspekty, które spowodowały, że ta natura ludzka była zupełnie inaczej ukształtowana niż to, co widzimy w cywilizacji zachodniej. No i tutaj mogę powiedzieć, że cywilizacja chińska miała charakter wiejski i mogę powiedzieć na przykład, że w Chinach są dwa rodzaje dowodów osobistych do teraz. Jeden jest dla ludzi, którzy mieszkają na wsi, a drugi jest dla ludzi, którzy mieszkają w miastach. I osobiście doświadczyłem tego, że ludzie z Szanghaju uważają, że są kimś lepszym niż na przykład ludzie, którzy mieszkają gdzieś tam w głębi Chin. No i tutaj kończąc ten wątek, od zawsze w cywilizacji zachodniej no, my gloryfikowaliśmy wojny, walki, wojowników, podbijanie innych terytoriów. Natomiast Chiny i społeczeństwo chińskie wychowywały się w takiej apoteozie zachowywania harmonii, zgody, pokoju, konsensusu i właściwie ta cywilizacja potępiała wszelką agresję, chociaż mieli oczywiście epizody w swojej historii. No i tutaj możemy to bardzo ładnie zauważyć teraz, już nawiązując do czasów współczesnych, patrząc na to, jak zachowują się w stosunku do konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. To jest typowe chińskie podejście, czyli tygrys siedzi na wzgórzu i obserwuje. Niestety na tym wygrywają, o czym później powiem, na razie, no, ale jest to coś, co warto też zrozumieć. Kończąc ten wątek, możemy powiedzieć, że tak naprawdę Chińczycy są super posłuszni, nie kwestionują tego, co mówi partia i państwo, no i są bardzo, bardzo, no, można powiedzieć, pokorni. Więc warto o tym pamiętać, oceniając i współpracując z Chińczykami. Dobrze, teraz troszeczkę informacji na temat już waluty. Przechodzimy ostro i twardo do rzeczywistości. Yuan jako waluta wszedł do obiegu w 1889 roku, ale miał na swojej drodze takie wydarzenie, które nazywamy denominacją. Ona zakończyła się w 1955 roku i od wtedy właściwie mamy Yuana w takim kształcie, jakim go widzimy teraz. Yuan ma około 2,2% udziału w globalnych transakcjach, więc nie jest to mało, nie jest to super dużo, ale Chiny od przynajmniej 20 lat próbują tego Yuana umiędzynarodowić, a przez ostatnie 15 lat jest to bardzo, bardzo taki no, mocny proces, na którym się koncentrują. I jeżeli chodzi o rezerwy, czyli kto trzyma juana i w jakiej ilości, to mamy, można sobie wyobrazić banki centralne, które mają jakąś tam pulę pieniędzy w różnych walutach, dolar, euro, u nas złotówka na przykład. No i ocenia się, że około 2,7% tych rezerw całych globalnych właśnie jest alokowane w juanie chińskim. No i waluta chińska jest piątą, co jeżeli chodzi o transakcje w ogóle na świecie. I tutaj przypomnę coś, o czym mówiłem na jednym z poprzednich webinarów, chyba jeżeli to był webinar o konflikcie zbrojnym, że Chiny stworzyły chińską alternatywę dla systemu SWIFT. I dla płatności transgranicznych jest to używane, na przykład teraz też między Rosją a Chinami. W 2019 roku ten system płatności, który jest zupełnie autonomiczny od SWIFT-u, używało 96 krajów i dzienny obrót wynosi około 20 miliardów dolarów. Także Chiny tutaj się na tym polu również próbują uniezależnić. Emisją chińskiego juana
zajmuje się bank centralny, nazywa się People Bank of China, PBOC. Ja będę później mówił po prostu Bank Chin, żeby tutaj nie bawić się w te długie nazwy. I ciekawostką jest, że juan chiński zapisywany jest za pomocą aż trzech nazw. Jest to renminbi, CNY i CNH. Opowiem trochę, dlaczego tak jest i jakie są różnice, bo być może niewiele osób wie, że tak jest, a już poznanie różnic, myślę, że naprawdę niewiele osób się wgłębiało w tego typu tematy. Pierwsze to jest renminbi. To jest używane najczęściej w takich potocznych rozmowach, szczególnie z Azjatami. Oni zawsze na juana mówią renminbi, ale dosłownie oznacza to waluta ludowa. Drugim rodzajem jest CNY i to jest zapis zgodny ze standardem ISO. CNY jest tak naprawdę, można powiedzieć, takim poprawnym zapisem waluty chińskiej, więc jeżeli będziecie kiedyś szukali w jakichś serwisach, to powinniśmy używać właśnie tego CNY. I nazywany jest on onshore. Co to oznacza onshore, zaraz wytłumaczę. I przejdziemy do trzeciego, czyli CNH. Jest to też yuan, jest to ta sama technicznie waluta, ale on jest notowany offshore, czyli poza regionem Chin. I teraz czym one się różnią? Tak naprawdę tutaj na tym środkowym CNY, tam jest największy wolumen transakcyjny i bank chiński, centralny bank chiński bardzo precyzyjnie kontroluje kurs tej waluty. Później opowiem, na czym polega kontrola kursu waluty i jak Chiny prowadziły od dekad wojnę walutową, wojny walutowe właściwie z resztą krajów, a szczególnie ze Stanami. Natomiast na tym etapie zapamiętajmy, że to jest bardzo mocno kontrolowane i dzienne odchylenie kursu od dolara tej waluty to jest maksimum 2%. Offshore oznacza, że to jest yuan, który jest notowany na giełdach i rynkach zagranicznych, na przykład jest to Londyn, Nowy Jork, Singapur czy Hongkong również. Tam jest mniejszy wolumen i ten kurs nie jest tak precyzyjnie monitorowany, natomiast jeżeli w związku z tym, że jest to ta sama waluta, to jeżeli są jakieś duże odchylenia, to Bank Chin, Centralny Bank Chin robi interwencję i stabilizuje ten kurs. Ja patrzyłem, sprawdzałem przed webinarem, tam jest różnica około 1 centa między nimi. Także no, przy wielkich transakcjach to może mieć znaczenie. No, także tutaj mam nadzieję, że teraz będziemy pamiętali, że są właściwie dwie waluty. A przy okazji mogę wam powiedzieć, że w Szwajcarii też na przykład chodzisz w frank szwajcarski, który jest ogólnie znany, możemy go kupić u nas na przykład w kantorze, ale też jest tak zwany WIR CHF, który jest używany tylko do wewnętrznych rozliczeń. W Niemczech chyba też jest takie euro, ale nie jestem pewien, czy ono jeszcze istnieje. Natomiast są kraje, w których po prostu takie alternatywne waluty istnieją. No i teraz zobaczmy, co te Chiny tak naprawdę znaczą na świecie. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy tutaj zauważyć, to jest to, że Chiny to jest gigant produkcyjny. Mają 18% udziału w globalnej produkcji przemysłowej. Natomiast, czyli jest to bardzo dużo, to jest jedno państwo, oczywiście z wielką populacją, ale to jest 18%, więc naprawdę oni mają znaczenie i produkcyjne, ale też pod względem popytu na różne rzeczy. Ale patrząc na wzrost gospodarczy, każdy słupek to jest kwartał, zauważyć można, że od czasów pandemii, czyli 2020 rok, pierwszy kwartał to był chyba historycznie jedyny kwartał, który zanotował minus 10% spadek dynamiki wzrostu gospodarczego. I to bardzo uderzyło w władze chińskie, dlatego że tam są te plany i oni bardzo przestrzegają tego, co zakładają. No i zaczęły się problemy z utrzymaniem założonego wzrostu. Tutaj tak jak widzicie było później odbicie, więc ten 2020 reszta była w miarę w porządku, 2021 też, ale to spowodowało kaskadę pewnych działań, o których zaraz powiem. I generalnie muszę powiedzieć, że ogólnie sytuacja polityczna i gospodarcza w Chinach zaczyna się trochę komplikować.
Przede wszystkim przemysł budowlany, tak zwana deweloperka, jest w zadyszce totalnej. Jest to poprzez pewne regulacje, które zostały w 2019 roku wprowadzone. Sztandarowy przykład to jest tutaj firma Evergrande. Być może ktoś słyszał o niej, ale ten przemysł w Chinach to jest 1/3 ich PKB. Więc jest to naprawdę bardzo poważny problem, żeby to dźwignąć z powrotem do stanu, no, w którym funkcjonował ten przemysł przez ostatnie 2 dekady. Druga rzecz to jest COVID i bardzo niezrozumiała dla mnie, dla wielu ludzi, ale dla mnie również polityka zero tolerancji dla COVID-u. Tak jak wiecie, przez tą politykę zamknięto Szanghaj, który stanowi chyba około 20% PKB Chin. I port w Szanghaju to jest 4. największy port na naszym globie, który też został zamknięty. I to się na pewno odbije, będziemy to widzieć dopiero w następnych danych, więc to jest drugi taki czynnik. Konsekwencje lockdownów na pewno przyjdą łącznie ze społecznymi, bo wiem z pierwszej ręki, jak ludzie reagowali i jeżeli w XXI wieku w Szanghaju, który ma około 30 milionów osób, który jest super bogaty, nagle zaczyna w kilka dni brakować jedzenia i ludzie głodują, to jest coś nie tak. I myślę, że pomimo tego, o czym powiedziałem na samym początku, czyli tego posłuszeństwa, tej wiary w partię i w tego, no teraz powiedzmy prezydenta, ale można powiedzieć cesarza, tam może to mieć konsekwencje społeczne również. Chiny i władze uderzyły w zeszłym roku w sektor prywatny, na przykład firma Alibaba czy Tencent bardzo dostały po głowie, ich kursy spadły na łeb, na szyję. No i ostatnią rzeczą to jest, to ostatnie dwie rzeczy właściwie, to jest próba regulacji odgórnej, czyli oni próbują kontrolować i regulować tą gospodarkę, nie takimi mechanizmami przynajmniej półrynkowymi, ale takimi mechanizmami politycznymi, czyli cesarz chce, prezydent chce, to tak ma być, nieważne jakie są konsekwencje. No i ostatni punkt to jest tak zwana dywidenda demograficzna, czyli to, że to społeczeństwo w Chinach się bardzo starzeje. No i punkt zapalny, o którym pewnie wszyscy słyszeli, Tajwan. O tym opowiem troszeczkę później. No i co ta sytuacja, którą mamy, co spowodowało? Więc bezprecedensową kreację waluty chińskiej, zauważcie, co stało się tutaj z kreacją pieniądza, około 2,3 biliona, czyli po angielsku tryliona juanów zostało przeznaczonych na wsparcie, to jest to, co oni nazywają wsparcie sektora rolniczego oraz tak zwanego small biznesu. Te pieniądze zostaną przeznaczone na sektor technologii i innowacji, to jest pierwsza rzecz i pokażę, jakie są priorytety polityki gospodarki chińskiej i partii. Redukcja CO2, czyli ten wszechobecny trend zeroemisyjny oraz, to jest ciekawe, czyste spalanie węgla, czyli oni od tego węgla nie mogą raczej odejść szybko, natomiast chcą to czysto spalać. No i oczywiście transport, logistyka, które dostały po głowie właśnie w związku z tym, co zostało zdecydowane, a mianowicie kompletny lockdown. No i strategiczny kierunek rozwoju Chin to jest taki długofalowy, zaraz pokażę jakie tutaj są priorytety. To jest przede wszystkim społeczeństwo. Chiny od kiedy ja zacząłem się interesować, czyli tam to był 2012-15, oni mają swoje 5-letnie plany i tutaj jest bardzo mocny akcent na wydźwignięcie społeczeństwa z ubóstwa i to się już teraz stało. Do 2022 roku jesteśmy i władze chińskie oceniły, że jest już społeczeństwo w tak zwanym umiarkowanym dobrobycie. Ale do 2035 roku prezydent Chin powiedział, że ma się stać społeczeństwem powszechnego dobrobytu. Druga rzecz to jest gospodarka ma stać się innowacyjna. I teraz spójrzmy sobie tutaj na to, co to oznacza. Ta prawa kolumna to jest ostatni 14-5-letni plan. A tu jest poprzedni, 13 plan i widać, że tutaj się na listę priorytetów pierwszych wyniosła technologia, infrastruktura, nauka, konkurencyjność. Myślę, że to jest dużo, jeżeli chodzi o przemysł stalowy przede wszystkim do zrobienia. Infrastruktura, tu się nic nie zmieniło. Digital economy i applications, czyli widać, że tutaj jest bardzo mocny nacisk na wszystko, co związane jest z nowymi technologiami i Chiny
to pamiętam z poprzedniego planu, Chiny generalnie chcą wypychać ten brudny przemysł do innych krajów Azji, na przykład Kambodża, Wietnam, a same chcą rzeczywiście rozwijać te nowe technologie, dlatego żeby też pewne środowiskowe plany i cele osiągnąć. Przypomina mi się tutaj fajna historia, którą pamiętam z 2016 roku. W listopadzie na pewnej konferencji spotkałem człowieka z Daimlera i wtedy tutaj w Jaworze na Dolnym Śląsku była inwestycja duża Mercedesa. Zresztą fabryka już stoi, produkują silniki i mówię, no, że i pytałem się go, jakie były przesłanki, że akurat w Polsce. A on mi odpowiedział bardzo, no, w bardzo zadziwiający sposób. Mówi, generalnie Polska jest blisko, dała nam dobre warunki, ale my jako Daimler chcemy całą brudną produkcję brudnych silników wyrzucić poza Niemcy, a my się chcemy nastawić na to, żeby produkować i wejść w technologie czyste. I myślę, że tutaj troszeczkę jest to samo z Chinami teraz. Oczywiście jest to inna skala. No dobrze, a teraz przyjrzyjmy się jeszcze czemuś, co jest dosyć ciekawe, mianowicie pomimo tego, że Chiny naprawdę pompują bardzo dużo pieniądza i to od 2020 roku, tak jak inne gospodarki, to zauważmy, ja tutaj sobie wezmę pióro, zauważmy tutaj, jaki jest chiński dług i on jest bardzo niski. Zobaczcie, że dług publiczny to jest 61%, czyli on nie jest najniższy, ale to jest dług publiczny wewnętrzny. Natomiast zauważmy, jaki jest zewnętrzny dług. To jest tylko 10%. Zobaczcie na prymusów naszych europejskich. Niemcy 140% niespłacalny. Tutaj USA, no nie Europa. Prawie 100% niespłacalny. UK 286, Francja 219, Włochy 129. Chiny naprawdę w ryzach i fajnie trzymają tą swoją gospodarkę i zadłużenie i jest to bardzo, bardzo korzystne, uważam, w długim terminie. No i teraz spójrzmy jeszcze na to, zaraz spojrzymy, co Chiny eksportują, ale spójrzmy, co konsumują. I to jest światowy popyt na te wszystkie takie no commodities, można powiedzieć, czyli energia, metale i tak dalej. Zauważmy, że tutaj, jeżeli chodzi o na przykład rudę żelaza, aluminium, nikiel, miedź, zobaczcie, tu jest 40%, to jest wszystko w granicach ponad 50, a nawet do 60% globalnego popytu. I tutaj dlatego trzeba pamiętać, że ten wzrost gospodarczy Chin i te stymulusy, które oni robili dwa razy w przeszłości i teraz następny robią, oczywiście on jest nieproporcjonalnie mniejszy, ale wartościowo jest bardzo duży, one mają wpływ i miały wpływ na ceny i podaż surowców również. Zauważcie pewną taką konsekwencje czy zachowanie rynków, że jak w Chinach się źle dzieje, no to od razu te ceny surowców również spadają, niezależnie od dolara i tak dalej. Także jest to, no jest to potężny odbiorca i przetwórca różnego rodzaju materiałów. No i tutaj co eksportują? Więc tak, większość to jest elektronika, elektryka, ale tutaj też jest, zobaczcie, nuklearne tematy, maszyny, reaktory, jakieś boilery, nie wiem co to dokładnie jest, natomiast no, tutaj widać, że te 50% prawie to są takie zaawansowane technologie. I tutaj mamy po kraju, czyli najwięcej to jest, jeżeli chodzi o kraj, to są oczywiście Stany Zjednoczone, ale wartościowo sprawdzałem, jeżeli chodzi o wartość, to Azja jest największym rynkiem zbytu dla Chin. No to teraz wiemy, dlaczego zrobili to, co zrobili, jeżeli chodzi o ten system płatności CIPS. No i mówiąc o Chinach, nie sposób nie wspomnieć tutaj o czymś, co nazywamy w skrócie RCEP, czyli Regional Comprehensive Economic Partnership. Jest to coś, co weszło w życie 1 stycznia 2022 roku, ale negocjowane było od 2012 roku. I teraz pytanie do słuchaczy, czy ktoś słyszał w naszych mediach cokolwiek o tej umowie i o wprowadzeniu jej w Azji. Dajcie łapki, jak ktoś słyszał. Jak nie będzie łapek, to uznaję, że nikt nie słyszał.
Nie widzę. No właśnie. To jest zatrważające. To jest niesamowicie ważna umowa. Tak jak mówiłem, te rozmowy zostały zainicjowane w 2012 roku i dlatego zostały zainicjowane, bo były odpowiedzią na wykluczenie Chin przez USA z traktatu TPP. Chiny się wkurzyły i po prostu zaczęły robić swój traktat i jest to wprowadzenie tego i w ogóle podpisanie to jest niesamowity, uważam, sukces Chin i według mnie spowoduje, że w ogóle cała Azja stanie się jeszcze bardziej potężna względem reszty świata od strony kosztowo-technologicznej. Dlatego, że głównym założeniem tego traktatu jest to, czy umowy jest to, że 90% towarów będzie zupełnie zwolnione z ceł. Musi to spowodować większą konkurencyjność i będzie to powodowało presję deflacyjną na resztę świata i konkurencyjną. I zauważcie, co to jest za skala. Prawie 50% populacji jest w tej umowie, czyli kraje, które reprezentują 50% populacji. 1/3 globalnego produktu krajowego, produktu brutto. Prawie 30% całkowitego handlu na świecie i około tam 33% wszystkich inwestycji na świecie. To pokazuje, jaka to jest skala i u nas nawet się o tym nikt nie zająknął. Także widać, że nie jest to na rękę, żeby w ogóle o tym mówić w naszej części świata, a uważam, że będzie to miało swoje konsekwencje. No i Tajwan, nadciągający huragan, tutaj znak zapytania postawiłem. Troszeczkę, kilkanaście zdań na ten temat powiem i przechodzimy dalej, która to jest godzina 17:30, powinno być w porządku. Konflikt na Tajwanie to jest wieloletni konflikt i on tli się coraz mocniej. Chiny generalnie uważają za Tajwan za swoją własność. I prezydent Chin, Xi Jinping, określił w lipcu, oprócz tego całego planu pięcioletniego, określił jeden cel, który postawił bardzo, bardzo jasny. Ten cel to jest Tajwan musi wrócić do Chin. I Tajwan to jest tak naprawdę, tak jak Hongkong został już podporządkowany Chinom podczas pandemii, to pamiętamy, te rozruby, to w miarę pokojowo się rozeszło, ale generalnie Chiny Hongkong mają pod swoją już kuratelą. Następny jest Tajwan i mówi się, że ten Xi Jinping, że jego takim założeniem to jest troszeczkę to, co Rosja i Putin chcą zrobić, czyli wszystko, co kiedyś było chińskie, ma wrócić do Chin. Natomiast musimy pamiętać, że Tajwan jest niesamowicie strategicznie ważny dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że Amerykanie, można powiedzieć, uznają Tajwan za taki swoisty lotniskowiec, czyli tam mają swoje bazy, mogą kontrolować no, generalnie militarnie tą część świata poprzez właśnie Tajwan. Japonia bardzo się obawia przejęcia Tajwanu. To jest dla niej egzystencjalny wręcz problem ze względu na technologię i powiązania ekonomiczne. I jeżeli doszłoby do eskalacji napięcia na linii USA i Chiny, na przykład zostałyby zablokowane transport, zostałby transport z Tajwanu zablokowany, to świat może mieć bardzo duży problem. I tutaj to, co widzicie na ekranie, to jest coś, co uważam za bardzo ważne, a mianowicie ważny oficjel z agencji rządowej nakłania do przejęcia firmy, która jest największym producentem półprzewodników na świecie. Firma nazywa się Taiwan Semiconductor, czyli nie słyszeliście, to warto sobie na to popatrzeć. I powiedział, że muszą to zrobić, jeżeli USA zacznie nakładać sankcje. A jak wiecie, do sankcji nie jest tak daleko, dlatego że Chiny nie podporządkowują się żadnym sankcjom, które są na Rosję nakładane. Nie wiem, czy wiecie, ale Chiny mają bardzo małą inflację, co później pokażę i opowiem, dlaczego tak jest, ale jest to dlatego, że właśnie siedzą jak ten tygrys przyczajony i za bardzo nie reagują ani na sankcje,
ani na to, co Rosja robi w Ukrainie. No i teraz wracając do tematu Tajwanu i tej firmy, Taiwan Semiconductor. Jeżeli musimy zrozumieć, że Chiny mają praktycznie wszystko oprócz dostępu do super zaawansowanej technologii produkcji półprzewodników. Zachód od wielu, wielu lat ogranicza dostawy maszyn, które mogą w najnowszej technologii produkować półprzewodniki. I przejmując Tajwan i przejmując tego producenta, Chiny dostają w gratisie najlepszego i największego producenta półprzewodników na świecie, co wyniesie je po prostu o kilka poziomów wyżej, jeżeli chodzi o znaczenie strategiczne i gospodarcze, i technologiczne również na świecie. Także to jest stawka bardzo duża i doszło do tego, że Taiwan Semiconductor, czyli ta firma, rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi i planuje wybudować fabryki w Stanach Zjednoczonych, żeby uniezależnić się od tego ryzyka. Także jest to bardzo ciekawy temat. Tak jak mówię, ja z Chińczykami też rozmawiałem, oni mówią, że po prostu, że Tajwan to są Chiny i nie sądzę, żeby ktokolwiek odpuścił, więc wcześniej czy później to się rozleje. A jeżeli się rozleje, no to będąc największym producentem półprzewodników, możemy mieć na świecie bardzo duży problem z produkcją wszystkiego, bo praktycznie teraz we wszystkim się używa półprzewodników. Czy są tutaj do tej części pytania? Bo teraz przejdę jeszcze do tego, co wpływa na juana chińskiego, ale najpierw może jedno albo dwa pytania, jeżeli są, a jeżeli nie, to lecimy dalej. Co wpływa na wartość chińskiego juana teraz? Bo wiemy już, że Chiny są potęgą, są największym hubem gospodarczym, wiemy, że mają swoje problemy, wiemy, że mają swoje cele i wiemy, że są super skuteczne ze względu na to, jak to społeczeństwo po prostu funkcjonuje. Teraz patrząc na walutę, tutaj będzie kilka ciekawych informacji, myślę, łącznie z prezydentem Trumpem byłym. Zobaczcie, że podczas gdy świat zaczyna podwyższać stopy procentowe, to Chiny je jeszcze obniżyły. I to jest bardzo ciekawe. Pomimo tego, że obniżyły te stopy procentowe, to juan chiński wcale się nie osłabił, a rynki działają tak, że powinien przynajmniej się zatrzymać, a przeważnie powinna się taka waluta osłabić. Tak się nie stało. I spójrzmy, dlaczego Chiny i Bank Centralny Chin, czy tamtejsze elity, które decydują o tych rzeczach, dlaczego mogą to robić? Dlatego, że stopa inflacji jest w Chinach tylko na poziomie około 2%. Nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę. Ja potwierdzałem to z Chińczykami i rzeczywiście tam oprócz teraz, no po tych lockdownach, cen jedzenia, które trochę poszybowały do góry, ale to ze względu po prostu tego, że ta polityka chora, no i ta decyzja została o zamknięciu podjęta, tam tak naprawdę inflacja jest bardzo mała. I dlaczego? No i tutaj przechodzimy znowu do tego tygrysa, który obserwuję. Chiny kupują ropę naftową i gaz po bardzo zaniżonych cenach od Rosji, dlatego że Rosja jest wyłączona, tak jak wiecie, z eksportu do innych części świata i Chiny i Indie bardzo na tym korzystają. Więc to, co u nas widzimy na stacjach, tego po prostu w Chinach nie ma. Druga rzecz jest taka, że Chiny przez ostatnie 2 lata, z tego co pamiętam, nie trzymajcie mnie za słowo, ale myślę, że to były 2 lata, bardzo mocno budowała zapasy jedzenia, szczególnie pszenicy. Chiny mają największe zapasy pszenicy teraz na całym globie. To chciałem powiedzieć na samym początku, czyli jak Chiny generalnie korzystają na tym, że nie angażują się w ten konflikt, który mamy za naszą granicą. No i druga rzecz to jest w każdej gospodarce oczywiście inwestycje. Jeżeli jest dużo inwestycji, oznacza to, że jest zapotrzebowanie na juana, w tym przypadku na lokalną walutę i te inwestycje, tak jak widzicie tą pomarańczową linię tutaj, te inwestycje od 2007 roku bardzo stabilnie, bardzo ładnie stabilnie rosły. Podczas gdy od 2016 roku, czyli tego dołka takiego surowcowego, zewnętrzne inwestycje, czyli to, ile firmy chińskie inwestowały za granicą, spadły. To jest mniej więcej teraz na tym samym poziomie. Natomiast myślę, że ten dopływ kapitału może trochę przyhamować,
przynajmniej tymczasowo. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że okazało się, że władze chińskie praktycznie nie mają, nie ma granic, które by zmusiły władze do zrewidowania tego, co sobie postawiły za cel. W tym przypadku zero COVID policy, czyli polityka zero COVID. Nieważne, że Szanghaj, największe miasto przemysłowe w Chinach stanęło, Shenzhen prawie stanęło, Tesla, fabryki Tesli, Volkswagena stanęły, wiele różnych innych fabryk takich globalnych producentów stanęły, nie tylko automotive, i już pojawiają się informacje na temat tego, że czy rzeczywiście w Chinach warto się koncentrować i czy rzeczywiście te globalne łańcuchy dostaw mają sens w dzisiejszej rzeczywistości. Czy nie lepiej te łańcuchy skrócić i zacząć produkować bliżej siebie. Jest to trend, uważam, że ten trend się będzie pogłębiał i myślę, że Chiny mogą na tej decyzji dotyczącej lockdownu sporo stracić, przynajmniej w średnim terminie. Także tak to tutaj widzę. Natomiast widzimy tutaj, Chiny są świetnym przykładem tego, jak prowadzić wojny walutowe. Oczywiście nie będziemy przechodzili przez ten tekst tutaj drobny. Chciałem tylko pokazać, to jest historia Yuana od 1984 roku i chciałbym tutaj zwrócić uwagę na ten wycinek, a mianowicie w jeden dzień Chiny poprzez decyzję polityczną, oczywiście finansową, osłabiły yuana do dolara o 33%. Wtedy yuan do dolara, czyli za jednego dolara dostawaliśmy 8,7 yuana. I przejdę teraz, tak jak widzicie tutaj, możecie zobaczyć, tu jest 2001 rok. Ja przejdę do następnego slajdu, który pokaże, co się od tego 2001 roku działo, czyli to jest ten sztywny pek, sztuczny bardzo, powodujący, że co to generalnie oznacza, dlaczego ja o tym mówię, dlatego że yuan był wtedy bardzo słaby, co automatycznie oznaczało, że gospodarka chińska była bardzo, bardzo konkurencyjna. To jest typowy element wojen walutowych, robi to wiele krajów. Mówię o tym na warsztatach i zresztą na warsztatach też mamy ćwiczenia właśnie z wykorzystaniem łańcucha dostaw chińskiego z yuanem, z euro, z dolarem. Także myślę, że jest to ciekawe. Natomiast to, na co chciałem tutaj zwrócić uwagę, to od 2005 roku, czyli od tego momentu, Chiny zdecydowały, że będą yuana poddawały czy przynajmniej częściowo takim mechanizmom rynkowym. I wprowadziły coś, co nazywa się Managed Floating Exchange Rate, czyli że działają tam pewne mechanizmy rynkowe, ale częściowo jest to regulowane sztucznie poprzez właśnie działania banku centralnego. Później opowiem, wytłumaczę w bardzo prostych słowach, jak ten w ogóle mechanizm działa, jak to jest możliwe. Ale to, co chcę tutaj, na co zwrócić uwagę, to jest to, że ta linia, która idzie w dół, to znaczy, że się yuan wzmacnia w stosunku do dolara i to pokazuje, jak rynek generalnie wycenia yuana, jaki on jest podatny na aprecjację, właśnie ze względu na tą super stabilną i mocną gospodarkę. Więc widać tutaj, że z 8, tam 7, 8, 3 tutaj w tym przypadku była bardzo duże wzmocnienie yuana, kryzys 2008, automatycznie sztuczne zatrzymanie go na pewnym poziomie, no i po tym, jak się kryzys skończył, znowu rynek wyceniał tego yuana, czyli jako walutę bardzo perspektywiczną i on się dalej osłabiał. No i teraz przejdziemy do zabawnej części, mianowicie do tego, co prezydent Stanów Zjednoczonych mówił przez Twittera oczywiście i jak wygląda nowoczesna wojna walutowa i dlaczego mamy to, co mamy, jeżeli chodzi właśnie o ten protekcjonizm i o walkę w ogóle gospodarczą i te wojny handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Więc pierwszy tweet. Przy okazji, konto Donalda Trumpa jest już zlikwidowane, ale internet nie zapomina, więc tutaj znalazłem te tweety. 2012 rok. Zobaczcie, on do Obamy tutaj się zwracał. Chiny
manipulują swoją walutą i kradną nasze miejsca pracy. Następny tweet, 2011 tutaj, to powinienem odwrotnie zrobić. Znowu Chiny manipulują walutą, okradają nas. Barack Obama, nie broń ich. Także takie tweety. Później 2017 rok, oczywiście tam były problemy z Koreą, no i Chin potrzebował, więc tutaj na użytek tego nagle zmienił retorykę jeden jedyny raz. W 2017 powiedział, dlaczego właściwie mielibyśmy nazywać Chiny jakimś manipulatorem? Przecież oni pomagają nam w wojnie z Koreą, czy w tym konflikcie z Koreą. No i zobaczymy, co będzie dalej. No i oczywiście 2018. Tutaj już Rosja jest. Rosja i Chiny grają, pogrywają sobie z kursem walutowym i podczas gdy Stany Zjednoczone podnoszą stopy procentowe, czyli ich waluta osłabiała się, a dolar amerykański wzrastał, czyli jeszcze gorszy układ był, bo Chiny były coraz tańsze, a Stany Zjednoczone były coraz droższe. Następny, 2019 rok. No i znów Chiny znowu osłabiły swojego juana. I teraz jest on historycznie słaby i tutaj już do Rezerwy Federalnej, czyli Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych. Czy wy to widzicie i nie możecie na to pozwolić? No i dochodzimy tutaj do końca, czyli 2019 rok, kiedy te wszystkie wojny handlowe się zaczęły. Teraz już rozumiemy dlaczego, dlatego że Chiny rzeczywiście manipulowały tym juanem. No i zobaczmy, tutaj już mówi, że Chiny i Europa grają nie fair w stosunku do Stanów Zjednoczonych, no bo tak jak z poprzedniego webinaru pamiętacie, Europa ma wciąż ujemne stopy procentowe, więc ta euro jest super słabe do dolara. No i tutaj mówi w 2019 roku dalej, Chiny poprzez manipulacje otrzymują od Stanów Zjednoczonych miliardy dolarów i to jest bardzo nie fair. Następny. Currency manipulation, czyli znów manipulujecie kursami i chciałbym wam pokazać teraz, jak Chiny rzeczywiście reagowały i dlaczego reagowały w taki sposób. Bo tu widzimy jedną stronę i to będzie jeden z ostatnich wykresów, które pokażę dzisiaj. Linia, która idzie na dół, oznacza, że yuan się umacnia, czyli konkurencyjność gospodarki chińskiej jest mniejsza, a jak idzie do góry, to znaczy, że się yuan osłabia, czyli konkurencyjność wzrasta Chin. Zauważcie, gdzie Chiny zaczęły osłabiać juana, czyli po prostu dokopać Stanom Zjednoczonym. Najpierw Trump ogłosił, że wprowadza 25% cła na produkty. Okej, no z tym nic nie mogą zrobić, osłabiamy juana w takim razie. Tutaj zobaczcie, Chiny i US i Stany Zjednoczone dochodzą do jakiegoś konsensusu i 90 dni sobie dają, żeby poprawić sytuację. Okej, dobra, umacniamy juana, czyli dajemy troszeczkę nadziei Trumpowi i Stanom Zjednoczonym. Tutaj negocjacje się rozpadają, no to dobra, jedziemy dalej. Więc zobaczcie, jak Chiny bardzo mocno mogą regulować tą walutą, dlatego że ona jest po prostu trochę oderwana od całego tego płynnego systemu walutowego i to jest wielką, wielką przewagą Chin. Uważam. Czy juan jest niedowartościowany? Taka konkluzja. Konsensus, czytałem bardzo dużo i to jest bardzo ciężko, żeby to precyzyjnie określić, ale konsensus ludzi mądrzejszych ode mnie jest taki, że chińska waluta jest bardzo niedowartościowana. A ponieważ ten kurs jest sztucznie zaniżany przez te mechanizmy, o których mówiłem, ocenia się, że jest to pomiędzy 3 do nawet 50% niedowartościowania. Myślę, że pewnie prawda leży gdzieś po środku. No i w jaki sposób w ogóle Chiny sztucznie mogą zaniżać kurs juana? I to jest ciekawa rzecz, dlatego że dzieje się to w taki sposób, że jeżeli juan jest zbyt mocny, to oni go po prostu sprzedają, wypychają go na rynek i dostają za to dolary. A w związku z tym też, że Chiny, tak jak już mówiliśmy, są największym hubem produkcyjnym na świecie, więc tych rezerw dolarowych mają masę. Tam chyba jest 3,2 biliona dolarów mają rezerw walutowych, więc to jest po prostu masa pieniędzy, którymi sobie mogą po prostu grać. A jeżeli juan się osłabia, a właściwie co zrobić, żeby juan się osłabiał? No po prostu wyprzedawać go.
Czyli co się wtedy dzieje? Juana wyrzucają na rynek, oczywiście drukują, wyrzucają go na rynek, jest nadpodaż, dostają za to dolary, no i w drugą stronę jest podobnie. Jeżeli chcą juana wzmocnić, to juana skupują za te dolary. W związku z tym, że mają potężne rezerwy, mogą to robić, więc to jest taki mechanizm. Oczywiście on jest dużo bardziej skomplikowany, jeżeli chodzi o mechanizmy, bo tam wchodzą i obligacje, i takie papiery specjalne denominowane w juanie, oprocentowane, trola rynkowa, żeby ktoś spekulacyjnie nie zaatakował, ale generalnie tak się to robi. No dobrze, i teraz ostatnia część, czyli pod lupą. Spojrzymy sobie na parę dolar jen oraz euro jen i zobaczymy, co tam nam rynek mówi. Zapomniałem tutaj wrzucić slajdu, który mówi, że to są tylko i wyłącznie moje opinie, ale go później na nagraniu wrzucimy. Także absolutnie odradzam kierowanie się tym w decyzjach biznesowych. Przedstawiam temat w taki sposób, jak go widzę i oceniam czysto technicznie, dlatego że w dzisiejszych czasach jest no, praktycznie niemożliwe, żeby przewidzieć coś na dłuższy czas, a szczególnie jeżeli chodzi o precyzyjne kursy walutowe. Natomiast na pewno można znaleźć jakiś zakres, w którym ta waluta powinna się poruszać. No i tutaj odpalę teraz wykresy. Widać wykres taki kolorowy, czy nie widać? Widać. Widać, tak? Dobrze. A czy są jeszcze jakieś pytania może? Czy ktoś ma jakieś pytania, czy nie? Nie ma, dobra. No to pierwsza para, jak yuan może się zachowywać do dolara amerykańskiego? Tutaj jestem, jeżeli ktoś sobie wrzuci webinar, chyba może dwa webinary wstecz, kiedy było pytanie o juana, no nie będę teraz strzelał, ale to chyba było dwa webinary wstecz, mówiliśmy, że i euro, i juan do euro, i juan, a to był webinar o euro, tak, czyli to były dwa webinary wstecz. Tam nakreślałem, że najbardziej prawdopodobny scenariusz w związku z tym, że Bank Europejski Centralny podnosi stopy procentowe, a to zawsze wzmacnia walutę, w tym przypadku euro, Bank Centralny Stanów Zjednoczonych również podnosi stopy i będzie podnosił, a to wzmacnia dolara, więc tutaj przewidywanie było takie, że juan nie powinien się dalej umacniać względem tych walut, ze względu na to, że oni mają te stopy niskie, a najprawdopodobniej nastąpi kilkuprocentowe odbicie i to się teraz bardzo ładnie tutaj zrobiło, więc rynek zagrał dokładnie tak, jak wskaźniki pokazywały. No i teraz co tutaj widzimy? Widzimy, że rynek reaguje w sposób taki, że tak, w Chinach jest lockdowny, Chiny będą miały konsekwencje tego, natomiast Stany Zjednoczone podnoszą stopy procentowe, czyli ta presja na umocnienie dolara jest bardzo mocna. Doszliśmy tutaj do takich kluczowych poziomów, nie będę już teraz wyjaśniał, co to jest, ale na warsztacie to te wskaźniki omawiamy. Zauważcie, że tutaj jest ten rynek, znalazł się na takim bardzo mocnym, w takim punkcie, w którym no, musiałoby się jeszcze coś bardzo dużego zdarzyć, żeby przeszedł, czy osłabił się juan w tym wypadku do dolara bardziej. Ja tutaj oceniam, że teraz mamy 6,72. Myślę, że ten kurs będzie oscylował w granicach, tutaj widzę tak, ta linia 6,50, 6,72, czyli tam powiedzmy 2-3% w te i z powrotem. Jeżeli taki zakres 2-3%, jeżeli co spowodowałoby, że juan mógłby się dalej osłabić, czyli polecieć, ta linia polecieć w górę tutaj, ten wykres, jeżeli obniżyliby stopy procentowe, a mogą to zrobić, bo inflację mają małą, a Stany Zjednoczone, Bank Centralny podwyższałyby te stopy procentowe, to wtedy ten juan może się osłabić i w tym przypadku moglibyśmy dojść w granicę powiedzmy tutaj 6,85, 6,90. Natomiast jeżeli to się nie stanie, to myślę, że będziemy oscylowali tak jak mówiłem wcześniej. Także to jest dolar. Teraz zamienię to na euro.
No i na euro stało się dokładnie to samo, czyli o czym mówiliśmy na webinarze dotyczącym euro, czyli tu, myśmy rozmawiali tutaj o tym w maju. Euro było bardzo słabe w stosunku do juana. Tutaj, jeżeli linia idzie w dół, to oznacza, że euro się osłabia. Jeżeli idzie do góry, to euro się wzmacnia. No i teraz, co zrobił Bank Centralny Europejski, to też myślę dla nas powinno być bardzo ważne, bo może spowodować, że strefa euro złapie bardzo dużą zadyszkę, jeżeli nie gorzej, jeżeli nie będzie jakiejś fali bankructw, bo mamy dużo trupów zadłużonych w strefie euro i mając ujemne stopy procentowe, Bank Centralny Europejski powiedział, że ze względu na bardzo wysoką inflację, bardzo duża szansa jest, że będą podnosili stopy procentowe. To oznacza, że euro powinno się umocnić, ale będzie oznaczało potężne problemy dla krajów, dla tych naszych południowych bankrutów typu Włochy, Portugalia, Grecja, które są niesamowicie zadłużone. Więc co do euro, tutaj nie będę ferował żadnych wizji. Widać, że na kanwie tych informacji to euro powinno się umacniać, natomiast tutaj, jeżeli doszlibyśmy, ile to jest 7,30, jeżeli 5% jeszcze byśmy tutaj zyskali, tam powiedzmy 7,40 do juana, powiedzmy do 7,60, to myślę, że będzie maks. I myślę, że zajmie to przynajmniej kilka miesięcy. Także trzeba teraz obserwować, co Bank Centralny zrobi europejski. Tego jeszcze nie wiemy. Wiemy, co Stany Zjednoczone zrobią, ale Bank Europejski Centralny jest bardziej taki tutaj szary, że tak powiem, niejednoznaczny w tym, co chcą zrobić. Także w obydwu przypadkach jest możliwe, że ten juan się osłabi, no i zobaczymy, jak będzie sytuacja Tajwanu, bo jeżeli zaatakowaliby Tajwan, to może będą sankcje na Chiny nałożone. Tego Chiny się bardzo boją, więc tutaj mamy czynnik Europejski Bank Centralny, Tajwan, no i jak sobie poradzą z problemami wynikającymi właśnie z lockdownu w Szanghaju. Także tutaj z mojej strony się pięknie zmieściłem, mam jeszcze 5 minut na ewentualne pytania, więc zapraszam do zadawania pytań, jeżeli są jakiekolwiek. Janusz, proszę bardzo. Musisz się tutaj odmutować. Nie lubię tego słowa, ale nie wiem, jak to inaczej po polsku powiedzieć. Jesteś wyciszony, Janusz, także musisz tutaj nacisnąć odpowiedni przycisk, żeby cię było słychać. Julia, ty możesz odmutować kogokolwiek, czy nie? Wiesz co, no ja mam władzę absolutną, więc ja no właśnie, tutaj to spróbujmy. Mogę wszystko, ale niestety odmiutować nie mogę. A, nie możesz. Jestem? Teraz słychać, tak. Witam. Przepraszam, ale to jakoś wymaga tak w tej aplikacji dużo ruchu, żeby się odmutować. Tylko... Ale dobrze, że się udało. Tak, w końcu się udało. Jaromir, tak słowo komentarza do tego Tajwanu. Mhm. No bo zasadnym, patrząc na to, co może się wydarzyć, tak, a pewnie się spodziewamy, że tam się wydarzy, cała ta produkcja półprzewodników, czy tobie są znane jakieś działania na transfer takiej produkcji do innych krajów, no bo to by mi się wydawało pierwszym działaniem, prawda? Mhm. Czy to jest na tyle, ja sobie zdaję sprawę, że to jest na tyle skomplikowana technologia, ale to tylko oni potrafią takie coś wyprodukować? Nic nie jest znanego takiego, że jest transfer do innych krajów, typu Stany, typu Dolina Krzemowa, tak, oczywiście. Oczywiście, że transfer może być. Nie jestem pewien, czy oni chcą transferować produkcję. Wiem, że jedną fabrykę na pewno zaczynają już budować. I teraz, jeżeli chodzi o transfer, to budowa takiej linii technologicznej to jest około 2, nawet do 3 lat, ale 2 lata powiedzmy przy technologii, którą mamy, bo cała elektronika, w ogóle półprzewodniki idą na technologię 5 nanometrów teraz. To, co mamy w naszej elektronice, to jest zazwyczaj 7 nanometrów. I tutaj jest kwestia tego, czy zainwestować już w tą nową technologię, czy jeszcze w starą. I oczywiście odpowiedź jest taka, że lepiej w nową, tylko
tylko jak zabezpieczyć to, czego potrzebuje przemysł. Więc to jest taki skomplikowany business case, bym powiedział, który po prostu wymaga, jest kapitałochłonny. I jeżeli chodzi o transfer, tak, to nie można przetransferować linię, albo można po prostu je zbudować na nowo. Jest taka firma ASML się nazywa, to jest jedna z większych firm, która produkuje tego typu linie. Także odpowiedzi są twierdzące na oba pytania. I transfer jest możliwy, i wybudowanie nowej. Dzięki. No, myślę, że takie działania w końcu podejmiemy jako to Europa. No nie jest to łatwe, dlatego że ten know-how, jeżeli chodzi o przewodniki, to jest naprawdę coś niesamowitego. Być może kiedyś, jak będziemy mieli okazję, czy trochę więcej czasu, to opowiem o fascynującej dyskusji, którą miałem z przedstawicielem firmy ASML, którego spotkałem przypadkowo u dealera, u którego byłem na serwis samochodu. No i stopień skomplikowania i czasochłonność, i kapitałochłonność zaprojektowania takiej linii technologicznej, która często jest pod producenta danego, no to jest naprawdę coś niesamowitego. Także na pewno, wiesz, gdyby można by było to zrobić w miarę szybko, to pewnie by się to robiło, natomiast no w Europie mamy, ST Microelectronics jest taką fajną, to jest holenderska spółka, która jest bardzo fajnym, dużym producentem też półprzewodników, ale Taiwan Semiconductor to jest absolutny top, oni wszędzie dostarczają. No właśnie, jak coś rośnie za dużo, to później przychodzi ten okres, gdzie ryzyko się zwiększa różnych turbulencji, prawda? Tak. Myślę, że też przespaliśmy trochę czasu i wcześniej powinniśmy takie coś robić, bo oczywiście był ten czas na outsourcing wszystkiego, co możliwe, do Chin, ale później już nawet przy pierwszym kryzysie 2008 tam już się pojawiły działania znowu insourcingu i powrotu do Europy. Jak najbardziej. Każdy rozumie, że przespaliśmy, każdy rozumie. Chiny w ogóle mają genialnych strategów według mnie. To, że wymogiem było, żeby chińska spółka miała 50% udziału w jakimkolwiek biznesie czy inwestycji, które w Chinach się robiło, no to przez 2-3 dekady dało im po prostu dostęp do niesamowitej technologii. Oni są nie do zatrzymania według mnie, aczkolwiek ten obraz, wiecie, nic nie trwa wiecznie, tak jak na rynkach. Ja mówię, trzeba zawsze być gotowym na nieprzewidziane, na niemożliwe, i kto wie, czy ten szczyt takiej potęgi Chin, jeżeli chodzi o produkcję, czy nie jesteśmy świadkiem właśnie takiego punktu zwrotnego. Chiny są już nie integralną częścią łańcuchów dostaw, ale one są takim sworzniem, mogę powiedzieć. I no zobaczymy, jak to się potoczy. Ewidentnie widać trend taki, że zaczynają się te łańcuchy dostaw skracać i każdy rozumie, że trzeba jak najwięcej lokalnie robić, żeby się zabezpieczać tam, gdzie można. Niestety półprzewodniki są jednym z trudniejszych branż. Także nie jest takie łatwe. Także dzięki za wyjaśnienie. Jeszcze jakieś pytania są? Więc dam tutaj jeszcze kilkanaście sekund dla ostatnich śmiałków, czyli śmiałkiń. Okej, widzę, że nie ma pytań. W takim razie ja bardzo serdecznie chcę podziękować za uwagę, za przybycie. Tutaj Julia, może słowo końcowe chciałabyś? Tak, ja tobie, Jaromir, dziękuję za przygotowanie tematu i przybliżenie tematu Juana chińskiego. Dziękuję uczestnikom za to, że znaleźliście czas, żeby się z nami dzisiaj spotkać. Faktycznie ten webinar jest dosyć, bym powiedziała, ważny dla mnie i dla ciebie, Jaromir, bo naprawdę rok temu zaczęliśmy tą drogę, zaczęliśmy stawiać pierwsze kroki w Akademii Kupca. Dzisiaj po roku pomału wyciągamy wnioski. O, Ola napisała na czacie. Chciałam zapytać o ryzyko w kontekście zagrożenia konfliktem zbrojnym. Przepraszam bardzo, kiepskie połączenie, ale dziękuję za wartościowy webinar. Chyba już o tym
O, już mówiliśmy o tym. Także z mojej strony, to wszystko, drodzy Państwo, te piękne wykresy, które tutaj widać obecnie, Jaromir przybliża, jak je konstruować na szkoleniu z mechanizmów rynków surowcowo-walutowych. W tym roku organizujemy jeszcze tylko 3, a w sumie 2, bo jedno szkolenie będzie teraz w poniedziałek, wtorek, a kolejne są w październiku i w listopadzie, także zachęcam do zapisów, zachęcam też do zajrzenia na nasz kanał na YouTubie Akademia Kupca, bo tam znajdziecie też dużo wartościowych treści, no i oczywiście na stronę akademiakupca.pl, zakładka wydarzenia, bo tam są już powrzucane wszystkie webinary do końca roku, także dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru. Trzymajcie się wszyscy, udanego popołudnia, jest jeszcze słońce, można coś tam porobić. Także, do zobaczenia na następnym webinarze. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy.